Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Atomic Heart, Heart. Kochani, z tej strony Shiro, witam was serdecznie. Ostatnio skończyliśmy na wyborze umiejętności. Nawet jakoś nie będę tego wycinał. Tej mojej małej pomyłki. Pocałunek Nory. Przez pewien czas po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń pozostaniesz przy życiu z jednym punktem zdrowia. Zdolność ta może być użyta ponownie po naładowaniu. Rozumiem, że w ten sposób dobra, będziemy... Dobra, łapie! Dostaniesz swój polimer i cenne podzespoły, tylko zainstaluj mi tę ochronę przed laserami! Cokolwiek chcesz, ogierze. Ulepszenie rozpoczęte. Odpręż się, słonko. Tylko obiecaj dalej mówić do mnie brzydko. Zaraz naprawdę cię uderzę! Tak! Tak! Ukaż mnie! Kocham dominujących mężczyzn! Och, chyda... To jest genialne. Naprawdę, to jest genialne. System obronny jest aktywny. Ej. Spróbuj przebiec przez lasery. Po tym, co właśnie przeszedłem, przez wszystko przebiegnę. Nie reaguje? Nie reaguje, szkoda. Ulepszenie polimerowe Charlesa. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze możemy ulepszyć pod tym względem. Kolejne ulepszenie kombinezonu zwiększa twoje pole zdrowia, to jest spoko. Większa pojemność amunicji kasetowej. To nas nie interesuje, bo jeszcze jej nie mamy. Dobra. Weźmiemy sobie dzika. Akurat wymaga 37 neuropolimeru. Akurat będziemy na zero. Nie! Coś, a, to jest powrót, w sensie, że powrót, że nie chcemy tego. Okej. Okay. Rozumiem. Czyli teraz po prostu musimy przejść, tak? Zabolało! Mocne te lasery! Prawie odwaliłem kitę! Z naciskiem na... Z naciskiem na prawie, ale to się chyba nie wczytało. Kolejny bug? Czyżby? No jest tych bugów tutaj jeszcze trochę. Nie martw się, kochanie. Czuję się świetnie. Operacja była zupełnie bezbolesna. Dobrze. Musisz natychmiast uciekać. Szukać jakiejś facety. Ma eksperymentalną rękawicę polimerową. Pewnie przysłał go Sechenov. Larissa, powiedziałaś mu coś? Zaatakował go Buraw. Zabraliśmy go do kliniki, a potem... Ja nie wiedziałam. Nie mogłam go zostawić na śmierć. A trzeba było spróbować! Oszczędziłabyś nam kłopotu! Boję się, kiedy mówisz coś takiego. Spotkamy się przy wejściu. Zaraz tam będę, skarbie. Mam nadzieję, że nie będzie za późno. Nadzieja bywa niebezpieczna. Ręce do góry! Victor? Co tu się dzieje? Ogłuchłeś? Powiedziałem ręce do góry! Victor! Coś ty za jeden. Major, nie czaję, siły specjalne. Na więcej pytań nie zamierzam odpowiadać. Zabieram cię do Czełomiej. Ratuj się! Czełomiej... Jasne, towarzyszu majorze. Intruz. Co? Intruz! Uwaga! Hey, uwaga! Alarm! Protokół ochronny uruchomiony. No i się zaczyna znów. Won. O nie! Jeden klawisz. No nie! Kaput, gnoje. Wujek Wiesio, spadaj na kolejną imprezę. Kurde, to shift jest, nie alt. Czemu tu nie ma obrony? Kaput? Nie, nie kaput. Całkiem teraz kaput. Nieźle sobie radzi z komenderowaniem robotami. Prawie jakby należały do niego. I zamknął pieprzone drzwi. Pietrow uciekł z przenośnym źródłem zasilania o nazwie Świeca. Zasilała układ blokady awaryjnej. Bez świecy tych drzwi nie otworzysz. Znajdę inną. W tym kompleksie musi być więcej niż jedna, prawda? Musimy się pośpieszyć. Inaczej Pietrow ucieknie z tego sektora i znów będzie trzeba go wytropić. No dobra, tak zrobimy. Tylko ja oczywiście muszę lód pozbierać. To nie jest tak, że ja sobie tutaj pozwolę na jakieś zaniedbanie tego. Co to jest? Chyba jak robota.
Nie, Shiro, ty tak nie rób. Nie rób. Odpal to. Do całego personelu. Prosimy wysłuchać tej wiadomości i zostawić szczebiot na miejscu. Ma on za zadanie przypominać wszystkim, by pod żadnym pozorem nie zabierać do domu okazów, nawet pozornie nieszkodliwych. Kwiaty z laboratorium mogą mieć cechy genetyczne, które negatywnie wpływają na jakość życia. Co wyhodowano w laboratorium, ma zostać w laboratorium. To chyba nie działa jak powinno. Prawda? Weź ty, spadaj. Jeszcze któryś? Czy już nie? Chyba nie. Elka, legionista, ewidentnie. Właśnie, nie zauważyłem, że to w sumie on pokazuje znak Legii. Ja akurat jestem człowiekiem, który się nie interesuje w ogóle piłką nożną, ale... Ale... Tędy musimy przejść. Z tego co widzę. No, myślałem, że sobie tego posłuchamy, ale chyba jednak nie. Czy tutaj coś będzie? A, tutaj jest chyba wejście, tak w ogóle. No pewnie, że tak. Charos, co to za brzoza tam za przeszklaniem w dole? Czy to ta słynna prądnica PET-4? W rzeczy samej. Brzoza PET-4 to roślinna prądnica oparta na polimerze. To model eksperymentalny. Pierwszy krok w programie podboju odległych planet Układu Słonecznego. Takie buty. Dawaj rączka. Prawie jak w Adamsach. Rękawica. Zabieraj sobie wszystko. Amigo. Tu jest git. Są w ścianie. Nie słyszycie ich? Ciągle szurają. Boję się. Naprawdę się ich boję. Nie ma się czego bać, w końcu nie żyjecie. Wiem! Nawet kiedy jeszcze żyłem, widziałem trupy wstające z ziemi. Nie chcę, żeby mnie to spotkało. Boję się ich! Kogo? Robotów? Nie! Roboty zabijają szybko i skutecznie, ale oni... Towarzyszu majorze, jego reliktowa pamięć polimerowa uległa wyczerpaniu. Łapie. Ludzi tu zabijają nie tylko roboty. Pytanie brzmi, co? Nie potrafię ocenić, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy się tego nie dowiemy. Rozumiem. Są w ścianie! No, miała się wyczerpać. Niech to będzie jedyny lud między nami. Jakie proamerykańskie teksty. Dobra, idziemy dalej. Pytanie, czy tu już będzie całkowicie przejście dalej, czy nie? Teraz się przekonamy. Chyba nie. Będziemy wracać. Dobra. To też nie jest takie proste. Tylko tak wydaje. Dobra, da się to wyłączyć? Nie da się tego wyłączyć, więc szybko bierzemy stąd to ważne i spadamy. Polimery. Dziękuję. Dobra, co my tu mamy? Czyli... zawsze muszę to tak nieść? Świeca jest złożonym i niestabilnym urządzeniem. Nie można jej wrzucić do plecaka z całym majdanem. Wiązałoby się to z dużym ryzykiem wzajemnej destrukturalizacji. Znaczy, wybuchu? Niekoniecznie, ale świeca przestałaby działać. Czyli muszę to tak nieść. Łapię. Świeca jest dość wytrzymała. Można ją upuścić, a nawet nią rzucić. Nic się jej nie stanie. Dobra, tylko czy coś to robi? Nie wiem, czy chcę to zrobić. A, nie da się. I tak byśmy tu nie przeszli. Czy ja o czymś zapomniałem, no naprawdę?
Polecę po to zobaczyć. Zgaduję. A, zapomniałem, widzicie? Dobrze, że to jest. Dobrze, że jest ten skaner. Zapominam o tych szafkach na dole non-stop. Tam już nic nie ma. Cholerne szafeczki. Coś jest? Tu nie ma nic. Tu pewnie trzeba dwie sztuki ogarnąć. Tam przejścia nie ma? Nie ma. Dobra. Wrzućmy to. Od razu włączmy sobie może... Nie da się? Ej, nie da się... No nie róbcie sobie jej. Zapiski psychologa więziennego, ja chcę to zobaczyć. Świat. Przebioty, bla 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 bla, twarda sztuka, bla 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 bla. Zapiski psychologa więziennego, trzeba to pamiętać. Przestań to robić. W którym to się klika? Tym się nie da. Ale Lipton. T, Y, U, I, O, P, bla bla bla, też nie? F się włącza to. Nie chciałem tego, jest. Jak ja to włączyłem? Zapiski, zapiski, zapiski. Przebiot. Zapiski. O, to jest to. Uważacie się za mądrzejszego od przełożonych? Nie, przekręcacie moje słowa, doktorze. Wcale tak nie... Powiedziałem. Powiedzieliście... Powiedziałem, że gdybym miał takie same możliwości i zasoby, osiągnąłbym tyle samo, co oni, albo i więcej. Zazdrościcie takim ludziom jak Seczenow, Lebediew czy Filimonienko? Nie nazwałbym tego zazdrością. Zazdrość to pragnienie tego, co ma ktoś inny. Ja nie chcę tego, co mają inni. Chcę stać obok nich, być z nimi na równi. I nie chodzi mi o te specjalne uprawnienia. Chcę, żebyśmy wszyscy byli naprawdę równi. Ale to wam nie wystarcza. Omówiliśmy to 1000 razy, a wy dalej mi nie wierzycie. Tylko marnujemy czas. Straż! Już skończyliśmy. Tu jeszcze jakieś inne... rzeczy, wow. Mutanty, rosa, matka, bluszcz, sadzonka. Wiele rodzajów sadzonek. Ale tego jeszcze nie spotkaliśmy, o dziwo. O kurde, trochę tego będzie. No niestety, ale zapisków sobie po lewej stronie już nie posłuchamy. Da się to zrobić w ten sposób? Nie da się. Te ładowarki powariowały. To sprawka Pietrowa? Ostrożnie. Ładowarki są niezwykle trwałe. Nie uszkodzisz ich zwykłym toporkiem. Terapia szokowa zwykle dobrze działa na wariatów. Metalowych czy nie? No nie w tym wypadku. Nie w tym wypadku. Trzeba uważać naprawdę. A jednak zadziałało. Jednak... Kwiatek, myślałem, to sadzonka. Ale nie zawsze to działa idealnie. A temu znów coś odbija. Przestałeś? Przestałeś. Jeszcze tutaj rzeczy. Wyłącz się. Dobra, ogólnie tu już sobie obszukaliśmy ładnie. To może być ciekawe. Ej, ale jeszcze mam wrażenie, że tu coś może być. Okej, raport. Do zarządca kierownika działu ochrony J. Muchtarowa. Raport sobie w sprawie najnowszej rutynowej oceny psychologicznej pracowników kompleksu Wawiłow. 15 kwietnia 1955 roku przeprowadzono okresową ocenę psychologiczną 85 z 86 pracowników niższego szczebla kompleksu. Jeden z pracowników, Fiodor Lebiedin, był nieobecny.
I nie wiem, czy widzieliście, ale w sumie to tamta babeczka, która nas uratowała, to właśnie jest ta pseudokochanica naszego głównego antagonisty. Do kierownika działu logistyki E. Zacharaczenko, zgodnie z prośbą. Towarzyszu Zacharaczenko, co się dzieje z tymi waszymi robotami WoW A6? Cały czas mają awarię albo po prostu znikają. Oczywiście napisałem do kompleksu Pawłow i przyślą więcej jednostek. Przygotujcie na jutro podnośniki i pelikan do odbioru nowej dostawy. I proszę o załatwienie sprawy tych znikających WoWów. Sprzęt wymaga należytego nadzoru. Proszę to potraktować jako ostrzeżenie. Niebezpiecznie. Rozumiem, że tu musimy jakoś się przedostać. Ten se kółeczka kręci. To był chyba głos Pietrowa. Oby tylko mózg tego palanta nie udekorował całej podłogi. Pietrow jest na potrzebny żywy. Śpiesz się, majorze. A co ja niby kurwa robię? Ja tam się nie spieszę. Pośpiech to jest zły doradca, pamiętajcie. Więc nie ma to, po co on kółeczkę kręci. Co tu jest napisane? Nauka kluczem do ukrytych plonów. To już czytaliśmy wcześniej. Wow! A to jaka małpa. Kuchnia wojny. Dobra, tu nadal tylko podnośniki. Ten sobie tu kółeczka kręci. Wow! Co tu się dzieje? W pracowni Alk chyba nastąpiło jakieś rozszczelnienie i wyciekły eksperymentalne materiały. Właściwie to nawet dobrze. Co tu się dzieje? Ludzie często pytają, czemu jako neurochirurg zajmuję się maszynami. Ale to się zapętla. Gdzie tu jest przejście? O nie. Już wiem, gdzie jest przejście. Ale nie tu, gdzie jestem. Ale nie tu, gdzie jestem. Teraz to rozumiem. Ten sam nadal kółeczka kręci. Czy on podnosi się tak? Zobaczymy, czy to zadziała tak, jak myślę. Pa. No nie mówcie, że to nie tak, jak myślę. Ej, to tak nie powinno chyba działać. Podejrzewam, gdzie my musimy iść i co zrobić. Tak tutaj nam to podpowiada. Odskok w powietrzu. Dobra, my już to wiemy. Nie trać głowy. Sprawdzę sobie przy okazji, czy nie ma tu gdzieś tych skrzynek właśnie, tak jak tu. Teraz musimy tam przejść. Ale tam są jeszcze dwie skrzynki. Jak myślicie, jest tędy bliżej, czy tam jest bliżej? Chyba tam jest bliżej. O ile to się w ogóle da zrobić. Da się. Mają tyle amunicji, to ja bym nie odpuścił. Wszystko wyczyściliśmy? Wszystko. Nie! Dobra. O dziwo, on się umie wspinać. O, parkour. Hops, hops, hops. Gdzie macie rozkazy? Ło! Wujek!
cioci na imieninach. Lepiej? Mam dużo ammo. Tak się z wami mogę bawić, amigo. Polimeryzację zbierz 100 sztuk żelu. Wow, Xbox Game Pass mi pogratulował mojej wytrwałości. Świetnie, dziękuję. Cały czas mi się wydaje, że coś tracę. A tu coś się... No nie. Zdykaj. O kurde! Nie, alarm włączył chyba. Nie zauważyłem tej kamery. Nie zauważyłem tej cholernej kamery. Co to jest? A co my tu mamy? Pojemnik szczytowy z okręgiem? Okrągiem też może być. Nie widziałeś mnie. To jest łuna. Rodzaj zamka. Otworzy się, kiedy do wszystkich gniazd trafią pojemniki z księżycową glebą. Wy, jajogłowi, strasznie lubicie wymyślne zamki, co? Cóż, jedno jest. Dobra, jeszcze dwie. Myślałem, że to leci Rick. Ale nie. To nie Rick. Neuropolimer, bla 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 bla, więcej rzeczy. Zbieramy. Serio, tu nic nie ma? Ale tu już jest. Tu i tu i tu i tu. Dobra, sporo towaru. Dziwna ta piosenka. Ale podobał mi się głos tej dziewczyny. To radio przyszłości? W rzeczy samej. Profesor Lebiediew z Akademii Konsekwencji opracował nieliniowy algorytm wykorzystujący zasady niekomutatywnej matematyki kwantowej. Charles. Tak? Do kogo przed chwilą mówiłeś? Wybaczcie. Wyjaśnię to w słowach, które zrozumiecie. Akademia Konsekwencji znalazła sposób na obliczanie fal radiowych z przyszłości. Oni ich tak naprawdę nie rejestrują. To w końcu nie jest wehikuł czasu. To, co słyszycie, powstało w oparciu o bardzo konkretne obliczenia matematyczne. Wysoce złożony algorytm neuropolimerowy. Klawę. No dawaj szybko, bo zaraz tam to się zrobi. W sumie nawet nie wiem, do czego to jest, ale okej. Chyba tego gra akurat nie wyjaśniała. Nie? To nie. Patrzysz teraz na pomnik Luna, symbol radzieckiego programu księżycowego. Fajnie, miło mi. Ej, ale to znaczy, że co, że tutaj tego nie ma? Kurde, nie trafiłem? No bez jaj. No to wychodzi, że to gdzieś indziej musi być. Tu jest. Przejść. O, rybcy pływają. Tu sobie rybki pływają. Stąd nic nie możemy wziąć, szkoda wielka. Zbieraj tym grajdą. Tu ktoś jest? Nie ma. Ło, nowa broń! Elektro. A to diagram dopiero odblokowany, dobra. I musimy sobie to stworzyć niestety. Ale to nie jest problem. Kobieta szajbnięta, zboczona robocica. Pójdę naokoło. Nie tak szybko, towarzyszu majorze. Rozumiem, że interakcje z tym modelem mogą być dla was nieprzyjemne, ale warto sprawdzić, czy może ma coś przydatnego. Niech będzie. Jeśli wyciągnę z niej porządną broń, to chyba warto. Dzień dobry. A tego się nie spodziewałem tu. Tu jest. Tu jesteś, słonko. Tak się stęskniłam. Wyrzuciłeś już tę głupią rękawicę? Niedoczekanie. Kocham
kiedy się złościsz. Tak, tak! Zbesztaj mnie! Ukaż! Byłam niegrzeczna i powiesiłam kolejnego odrażającego zboczeńca. Co? Znowu kogoś zabiłaś? Ty potworze. Ale już od tak dawna we mnie nie byłeś, misiu. Byłam taka samotna. Musiałam jakoś spuścić parę. Dość, czy to się nigdy nie skończy? Nie irytuj się takimi głupotkami, skarbie. Zrobiłam dla ciebie prezent. Spodoba ci się, obiecuję. Chętnie wyciągnąłbym ci wtyczkę, ale niestety nie obejdę się bez twojej pomocy. Nie mogę, to jest genialne. Wow. Dawaj tą maszynę. O kurde, ale jesteś brzydka w środku. Zwykły pistolet, okej. Podoba ci się, Skar? Zamiast amunicji, broń energetyczna korzysta z energii rękawicy. Starałam się. To jest dobre, powaga. A teraz? Mogłabyś już nikogo nie zabijać? No cóż, postaraj się, dobra? To jest popieprzone. Nie mogę. Genialne. Naprawdę genialne. To jest zrobione perfekcyjnie. Mamy 32. Czy nasza postać może jakoś inaczej się jeszcze rozbudować? Może. Największa ochrona kombinezonu przed atakami laserowymi. Dłuższy czas biegu dzięki doskonałemu wyćwiczeniu. Może byśmy sobie coś jeszcze ulepszyli? Masowa telekineza 66, aż Strumień. Czemu my tego nie mieliśmy? To chyba mamy, tak? Mamy. O nie! Komara ciśnienia decyduje o maksymalnej odległości. Ale jak to? Już my to już chyba mieliśmy. My już to chyba mieliśmy wcześniej. No ale dobra, no jak nie ma. Neutralizuje otrzymywane obrażenia od ognia. To się może przydać. Nie, my to mieliśmy. My to mieliśmy odmrożenie. Dobra, gaśnicę bierzemy. To się może przydać. Nie, nie chcę. Możemy coś ulepszyć? A, to był lis. Tego nie możemy jeszcze zrobić, niestety. Rozumiem, że to jest jakiś pseudotopór, okej. Już to mamy. A czy możemy na przykład ulepszyć elektro? Bo to wydaje się nawet ciekawa broń. Główka ogłuszająca. Potrzebny schemat, niestety. Lufa. Platynowe styki. Nie mamy, niestety, chyba... Nie, mamy. Obrażenia. No to by się przydało. Zmniejsza wydatki energetyczne, to też by się przydało. Myślę, że wystarczy na razie. No i fajno. Gdzie to do cholery jest? Charles, po co Pietrowowi automat renowacyjny? Na co temu psycholowi kontrola nad Norą? Po co mu w ogóle broń? Roboty walczą za niego. Zdrajca zorientował się, że pracownicy będą się bronić przed wrogimi robotami, a żołnierze strzegący zakładu będą usiłowali zdobyć skuteczniejszą broń. Musiał się przestraszyć, że ktoś go znajdzie i zastrzeli. Jak na zdradzieckie gówno przystało. Niewykluczone. Tak czy owak Pietrow nie zdołał przejąć tego automatu renowacyjnego. Niemniej algorytmy NOR. No i nie czytałeś tego, przyjacielu. Nawet nie wiedziałem, że to było cokolwiek. O Jezu, nie chciałem do tego użyć. Ale dobra, i tak idziemy tędy. A czy działa to na kamery? Działa lepiej niż myślałem. Działa stanowczo lepiej niż myślałem. Dobra, ale ta paczka, no dobra, w sumie możemy być kurierem. Nie to. Mam kolejny. I ostatni. Gotowe.
Chyba zadziałało. No i fajnie. Oś ty brydki. Nie no, działa, co zarobiście. Ale to ogromne. I wszystko tu krzyczy, że ma... Często odwiedzajcie automaty renowacyjne Nora i nie zapomnijcie uczyć się umiejętności aktywnych oraz ulepszać broni, by efektywnie wykonywać misje. W tym palce Sechenov. Gdzie jesteśmy? To archiwum nasion, serce kompleksu Wawimow. Znajdują się tu próbki nasion różnych roślin z przeznaczeniem do uprawy i hodowli na Księżycu i Marsie. Te niesamowite, unikatowe eksperymenty mogą przepaść na zawsze. Dobra, tu mamy sejwik. To jest nasz robocik. Zapisywanie danych. Tu jest nasz robocik. Czy my to możemy zniszczyć? Nie możemy zniszczyć. Co zatem wybieracie, majorze? Broń czy zdolność? No widzicie, ale to jest inny na przykład robocik. Ten robocik jest już spoko. W sensie spoko. Właśnie nie spoko. Tamten jest lepszy. Tamten mi się bardziej podoba. Totalnie obrzydliwie perwersyjny robot. Dobra, ale to tędy idziemy. Tu nic dalej nie ma. I chyba niedługo spotkamy więcej nowości. Ja się ciebie zabić. Dobra, ale ty mnie tak tutaj nie zaatakujesz chyba. Tu. Hop, 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 hop. Więcej surowcy. Skwary! Zdecydowanie skwierczą, major. Zamknij się, Charles, nie pora na to! No już, już. Nie panikuj. A, to tak działa. Padać. Niech was tu nie chce. Się muzyka włączyła? Czyli kamery da się wyłączyć, dobrze o tym wiedzieć. Dobrze o tym wiedzieć, że kamerę da się w ten sposób wyłączyć raz na dobre. Tam jest pojemnik. O, to było szybkie i nawet w miarę skutecznie udane. Słyszę jakieś roboty. Tam chyba nic nie ma. Przejścia też nie ma. Tak patrzę, może by dało się coś tu... O, właśnie na przykład ciebie. Jest łap, uspokój się. Pyk. Ups. Wpadaj. O nie! Trzeba użyć standardowej broni. U was jest więcej. Ale chyba resztki zostały na górze, prawda? Spadły z drugiej strony, spadły z drugiej strony. Amunicji mam akurat trochę, możemy się pobawić. To nie jest problem w pewien sposób. Wszystko? Kurde, chyba nie. No właśnie. Oż ty. Co to było? Co tam jest? Ja tam muszę iść zobaczyć. No, nie tu. Jest jakieś przejście. Myślę, że jest. No nie. Pytanie, czy tam jest jakiś secret? Jest secret. Jest secret.
Nie! Nie no, chyba tylko... Kurde, przestań. Cały czas się cholercia myli to. O! Wleźliśmy. Ja bym tego nie odpuścił. Nie, 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 Shiro, nie. Było coś wartego, uwagi. Moduł energii, neuropolimer, mikroelektronika. Tam się nam chyba coś złości. Chyba nawet bardzo się coś złości. Co to jest? Robot. Jakiś Robocop. Dobra, idziemy dalej. Brawo! Weź się ulecz, gałganie. To bardziej tak do siebie sam mówię nawet, gałgan, bo... Spartoić tylko ja potrafię. A, jaka ukryta. Skrzyneczka. Nie trać głowy. Będzie dobrze. To jest po drugiej stronie skrzynka, okej. Okie dokie, idziemy. Wiesiu. Cały czas alt mi się myli, naprawdę. Cały czas mi się alt myli jako ten odskok. Czemu tu nie ma sprintu? Głupie. To jest naprawdę spory minus. Rozumiem, że tam się możemy jeszcze jakoś dostać. W późniejszym etapie. Tu nie widzę nic. Żadnej możliwości wejścia. Bon? No jak? Nie! Roboty mnie kopią! Jakie wy szybki jesteś tam! No nie, teraz to byście przegięły. A tak umiecie? Co, już takie spane nie byłeś, ta? Mocne one są. Ich normalnie nic nie zatrzymuje. Dobra, ty się, biedaku, zbagowałeś. 5 pocisków trzeba w niego wsadzić. O nie! Oj, se biedy na... narobiłem. Bon. Nie ma ich już? To w ten sposób nie działa, jak myślałem. Czyli broń działa tylko jako broń. Dobrze wiedzieć, warto o tym pamiętać. To jest chyba jakaś winda, ale właśnie, no bo... Ja jeszcze tu nie skończyłem uszkiwać. Wierzę w moc. Wierzę... Dobra, tam się na 100% da jakoś wejść, tylko pytanie jak? Bo powiem osobiście, że nie mam pojęcia. Być może robię głupotę. A być może nie. Nie widzę, w jaki sposób miałbym się tam dostać. Nie wiem. Może właśnie w taki. A być może za chwilę znów się kurwa zatnę i będzie problem. No właśnie. Nie, no to jakiś musi być inny sposób na to. Musi być jakiś inny sposób na to. Nie widzę innej możliwości niestety. Więc idziemy. Idziemy, kochani, idziemy. Tak, definitywnie to po prostu strzelałeś do fini. Ja to sobie uwielbiam naprawdę drogę przedłużać. Uwielbiam sobie drogę przedłużać. Do łupy! Nie chciałem w dół. Nie chciałem w dół, chcę w górę.
naprawdę. Dobra, no dopuść mnie. Bum. Ale w sumie to chyba nie jest nawet złe. Tak, bo one tu podglądywały chyba. Uuuu, ale bym zrobił manianę. Bujaj się, burek. Gałgany szatają na górę. To nie problem, to nie problem dla mnie. Ale amunicja nam się powoli kończy. No. Chodź tu. Podejdziesz czy nie? Czy będziesz iskrzyć po prostu? Dobra, kij ci w oko. Rokokoko, kij ci w oko. Czy mi się chce tam wracać? Może jeszcze będziemy wracać po prostu w międzyczasie. Mam taką nadzieję. Czy coś jest? Trochę tych padalców było. Tam jest skrzynka. Na dole też jest skrzynka, czyli no będziemy wracać na pewno. Co tu jest? Techniczne. Jest inne wyjście, dobra. Boję się, że się zamknie za mną. No. Nie. 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 Gro, nie rób mi tego. Błagam, nie rób mi tego. Jezu, na szczęście się odbagował. Ale miałem normalnie mokre gacie już. Ale mnie nerw wziął. Żeby aż tak. Dobra, rozumiem, że teoretycznie da się tam wejść. I teoretycznie Shiro się zaraz zabije. No i widzicie, mówiłem wam, że zaraz będziemy na dole. Jesteśmy. Powiem wam więcej, ja pójdę nawet zapisać. Na wszelki wypadek, bo znając swoje szczęście, zaraz będę miał problem. Dziękuję. O Jezu. Ta gra normalnie powoduje zawały serca i to nie przez samą grę, a przez niektóre bugi, które tu występują. No ale mówię, jestem tego świadomy, że mogą być te bugi. Jeszcze raz. Tam musi być wejście. Te windy mogły być szybsze. Mi herbata ostygła. Dobra. No shit, here we go again. Rozumiem, że tu było wejście. Po prostu ja jak ten dziwak się próbowałem dostać tam, gdzie nie powinienem. Ale to... norma u mnie. O Jezu, myślałem, że znów nie wejdzie. Uwielbiam sekrety w grach. Rozumiem, że... do polimeru... Da się do góry wejść? Da się wspiąć? Nie da się wspiąć. Hop. No nie! Zostaw mnie. Tu już jest po drugiej stronie chyba. I owszem. To tak. Tam jest jakaś skrzynia. Pominąłem chyba. Sytuacja jest krytyczna. Ja, czy da się? Nie da się w tą stronę, okej. No ale tu jest jakaś skrzynka jeszcze, ją widzę. Się widziałem. Gdzie jest ta skrzynia? Na dole, ominąłem. A wiem, że ja strasznie kombinuję.
Ale muszę. Przewodnik podmuchu energii, no właśnie. Nawet fajne przedmioty. A teraz pytanie, jak stąd wyjść? Oj, tu przy okazji jeszcze jakaś końcóweczka, jakieś robota. Dobra, już idziemy na górę. To teraz pytanie, czy ja stąd wyjdę? Taki byłeś Shiro odważny? Ło, to tutaj było przejście. Oczywiście musiałem w łeb dostać. No to przy okazji sejwik. Skoro już tu jesteśmy. I moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej!